Witajcie na kanale w kolejnym materiale. Dziś przygotowałem dla Was kolejny odcinek z Alipak opening'u Niestety pogoda w Anglii znów się pogorszyła, także nie wiem kiedy uda się wyskoczyć nad wodę. No co, wracając do tematu, dziś kolejny odcinek z Alipak Jak widzicie, paczek parę się pojawiło, także mam nadzieję, że coś ciekawego pojawi się w tym odcinku. Coś, czego jeszcze nie było w poprzednich, a. a. A pojawi się właśnie w tym także coś nowego, ciekawego, a zarazem przydatnego. Także co? Nie przedłużając, chyba serdecznie Was zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania filmów, e, pisania komentarzy. Mega fajny odzew, mega Wam dziękuję. Jesteśmy coraz bliżej tysiączka, także już niedługo, e, mam nadzieję, uda się przekro przekroczyć magiczną barierę tysiąca subów, e, za co serdecznie Wam dziękuję, bo to dzięki Wam, dzięki Waszym. Waszej pomocy, waszego, waszemu wsparciu. Także co. Bardzo dziękuję jeszcze raz i, i pamiętajcie łapeczki w górę, subskrybujemy kanał, udostępniamy, piszemy komentarze, a ja lecę otwierać paczki. Położę. Cześć, witajcie, e, witam Was. W e, Nietypowej troje sytuacji. E, mianowicie muszę wam oznajmić, iż podczas nagrywania całego materiału z Alipak openingu e, na ostatniej paczce. W sumie już na końcówce, już, już kończyłem nagrywanie. E, wyskoczył mi błąd karty w GoPro i niestety cały materiał przepadł. Także zostałem zmuszony do ponownego nagrania, niestety już e, bez tego efektu, że tak powiem. Wow! Gdzie e, jestem, że tak powiem, e, równie zaskoczony jak i wy tym, co znajduje się w środku. Ja tym razem już będę wszystko widział, będę wiedział, co jest, co było, co jest e, w paczkach. Także co, no niestety e, stało się jak się stało. E, no sytuacja taka nie do przewidzenia, także mam nadzieję, że nie wpłynie tegoś negatywnie na wasz odzew pod filmem e, i mam nadzieję, że równie dobrze się wam spodoba jak poprzednie e, serie, także no co, nie przedłużając, chyba zapraszam was do sprawdzenia, co było w paczkach. E, no a ja jeszcze raz przepraszam za to, że stało się jak się stało. No Mam nadzieję, że takie, takie przypadki, takie wpadki już się nie będą pojawiały. W pierwszej paczce były takie larwy, już wam pokazuję. Z materiału TPR. Także są to te materiały taki rozciągliwy. Około 5-4-5 cm, jeżeli dobrze pamiętam długość, były różne kolory tego że tak powiem środka wszystkie są takie przezroczyste tylko ten kolor w środku się zmieniał do wyboru chyba były 4 albo 5 kolorów żółty, fioletowy, ten pomarańczowy nie wiem czy zielony, nie pamiętam dokładnie także jeśli ktoś zainteresowany to linki będą pod spodem w opisie i będzie można sobie zobaczyć i ewentualnie nabyć ja zamówiłem je z myślą o łowieniu kleni i pstrągów. Czy się nadadzą? Zobaczymy już niedługo. Za miesiąc startuje sezon pstrągowy w Anglii. Także będę miał, będę miał okazję, możliwość sprawdzić je nad wodą. Także co, przejdziemy do kolejnej zawartości spaczki. Kolejną rzeczą, która przyszła do mnie ostatnio był e, Jerk, a dokładnie e, Swim od Westina, także widzicie oryginalny Swim e, od Westina z Aliexpress, niestety pudełko jest nieoryginalne, wiem, że niektóre przychodziły właśnie w oryginalnych pudełkach, niektóre e, w nieoryginalnych, także są lekkie tam zarysowania. Nie wiem czy to z powodu tego, że były w takim pudełku, a nie w oryginalnym. Ale są lekkie ślady, tutaj widzicie, zarysowania. E, ale myślę, że to nie robi wielkiej różnicy, także mega fajny e, oryginalny Swimik Westinowy, prosto z AliExpress, także tak. Tak się prezentowała zawartość kolejnej paczki. No co nie przedłużając, to tylko damy sobie tutaj na bok. Nie przedłużając, przejdziemy do kolejnej zawartości. jedną rzeczą jaka do mnie przyszła ostatnio no niestety jeszcze raz Was przepraszam za za to za formę taki w jakim muszę to nagrać, ale niestety siła wyższa e, karta pamięci odmówiła i muszę to dograć w taki a nie inny sposób, także kolejnym e, moimi zakupami są takie oto małe gumeczki e, na okonki myślę, że będą petarda mega Niestety są, e, że tak powiem, takie przezroczyste, ale takie e, lekko takim różem. I niestety wtapiają się e, z kolorem skóry mojej dłoni. Także ciężko mi je wam przedstawić perfekcyjnie, jak wyglądają, ale są naprawdę mega, mega fajne. Ja jestem pod mega wrażeniem ich. Także, e, no co, nie mogę się doczekać. No, niestety ogonki lekko powyginane z powodu, że nie są ale nie wszystkie widzicie, niektóre są proste, niektóre lekko zgięte myślę, że to mimo wszystko jednak, no, nie, no niektóre są jednak trochę bardziej, ale myślę, że to mimo wszystko jednak nie wpłynie jakoś mocno na ich pracę ale naprawdę wykonanie jak i ich wygląd naprawdę jak dla mnie petarda na okonie, sztosik. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłem, są to e, kotwiczki fluo e, w rozmiarze 1,0, pakowane po 5 sztuk, jak dobrze pamiętam, albo 10. No, niestety nie pamiętam, musiałbym zobaczyć. E, tak jak mówiłem, rozmiar 1. 1,0, kolor fluo. E, ten kolor, z tego co pamiętam, e, oddziałuje na światło UV. Także powinno być super. E, są, nie są może mega, o, a jednak. Chciałem powiedzieć, że nie są mega ostre, ale jednak są mega ostre. Także co? No? Trzeba wziąć na wodę. Sprawdzić, czy będą pasowały pod tego jerk'a. Zobaczymy. Mam też oryginalne te kotwiczki UV od BKK, także będę miał jakieś tam porównanie, jak to wygląda. No, najważniejsze, czy są twarde, czy nie będą się rozginały pod, pod rybą. Na zaczepach jak najbardziej mogą się rozczepić, ale żeby pod rybą się nie, nie rozczepiały, także. No, są ostre. Palcami też ciężko mi je odgiąć. No, zobaczymy. Woda, woda zweryfikuje, także co. Przejdziemy chyba do kolejnych, że tak powiem, przedmiotów. Kolejną rzeczą jaką otrzymałem ostatnio były z danej firmy już AS Fishing Hawkshady. Są to, co by tu dużo nie mówić, repliki Picshadów. Widzicie, fajne detale. Oczko z bym powiedział inicjałami firmy AS Fishing. Te są w rozmiarze 12,5 cm, jak widzicie, nie jest może jakoś tam super dokładnie odlane. Są jakieś te, no, brakuje mi teraz słowa, takie lekkie dziurki, ale ale te akurat znając e, gumki ES Fishing zawsze są w atraktorze ale e, na pikszadach nie czuję chociaż mimo wszystko mam jeszcze lekki katar także to może być lekko jakoś tam mnie e, że tak powiem zbijać z tropu ale nie czuję tego atraktora takiego który był wyczuwalny przy, przy innych gumach od ES Fishing także co kolory taki e, niebieski grzbiet ze srebrnym brzuszkiem takim perłowo srebrnym brzuszkiem myślę jak najbardziej na szczupaczki czy sandacze e, powinien, o. powinien e, się sprawdzać. Także co? E, przechodzimy do kolejnych przedmiotów. Kolejnym przedmiotem, jaki do mnie zawędrował, jest to taki e, stick do GoPro, jak widzicie. Na takiej teleskopowej jakby rączce podczepiamy GoPro. E, no niestety nie mam Wam pokazać, bo, bo aktualnie używam. Także e, e, zamówiony z myślą o Rybomani, na którą się wybieram, także. Jeśli ktoś z Was będzie również na Rybomani, to serdecznie zapraszam gdzieś tam się spotkać, zbić pionę, pogadać. Eee, ja będę dwa dni sobota, piątek sobota, sorry. Także bardzo chętnie wszystkich e, chętnych zapraszam gdzieś tam się spotkać. I, i, I bardzo chętnie z każdym z Was tam zamienię parę słów. Także co? No myślę, że. Bardzo fajny patencik. Myślę, że też będę używał go podczas nagrywania intro czy zakończeń filmów. Zawsze to robię z ręki, także teraz będę miał dodatkową sposobność do lepszego jakościowo tego robienia. Także co? Przechodzimy chyba do kolejnego przedmiotu. Kolejnym przedmiotem, a, a mianowicie dwoma, e, są to kolejne gumki od ES Fishing e, Ripple Shady w dwóch rozmiarach 5 inczy i 4 incze. E, są to odpowiedniki 12,5 cm oraz 10 cm. Także zaczniemy od tych większych. Te większe są pakowane w ilości 6 sztuk, te mniejsze również w, w ilości 6 sztuk. Także co, zobaczymy, jak one wyglądają. No i te już są, tutaj już jest wyczuwalny atraktor, także na pikszadach obstawiam, że go raczej nie było. Także co, no. Gumka odlana fajnie, miękki silikonik. Podobnie jak i w pikszadach, jak i w poprzednich gumkach, które prezentowałem na poprzednich, poprzednich filmach. Kolor jest to taki ciemna zieleń tutaj z takim jaśniejszym, trochę zielonym brzuszkiem. Do tego tam jakieś dodatki takie nie, nie jest to chyba raczej brokat, ale jakieś tam kropeczki. Ciężko powiedzieć, co to jest. No tak jak wspominałem, jest nasączony, chociaż też nie jest tak mocno, jak to było w, w tych replikach kajtechów. Te kajtechy tutaj naprawdę były mocno, mocno nasączone tym, tym atraktorem. Tutaj jest no chyba, że też ten właśnie, tak jak wspominałem, prędzej katar nie trochę tam zbija z tropu. Ale na pewno tutaj przy tych gumkach jest wyczuwalny Mamy rowek na offset od góry, od dołu go nie ma, także jest tylko z góry, z dołu jest bez rowka. Sprawdzimy jeszcze tylko na pikszadach. Pikszady mają od góry również, od dołu go nie mają. To jak już jesteśmy przy tych gumkach, to sprawdźmy też te mniejsze. Mniejsze są w kolorze takim samym jak pikszady, czyli granatowy grzbiet srebrno, taki perłowy brzuszek no jest naprawdę taki lejący się dosyć, chociaż no jest trochę lejący się silikonik ale też e, o tutaj to już naprawdę, tu już mocno czuć ten atraktor także nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że jedne są trochę mocniej nasączone drugie lżej ale te tutaj naprawdę jest mocno wyczuwalny no co, no gumki z myślą oczywiście o sandaczach. Myślę, że jak najbardziej. Powinny się sprawdzić. Lekko mogą przypominać e, gumki od Neisa oczywiście. E, nie mówię, że to jest kopia, ale, ale mogą lekko je e, przypominać. Także co mamy? Kolejną paczkę, że tak powiem, za nami. Przechodzimy do kolejnych. W kolejnej paczce miałem dodatkowe, dodatkowe e, jeszcze, jedne kotwi, jeszcze jedne kotwiczki. Tutaj mamy 10 sztuk. Jak dobrze widzę, pakowane jest to rozmiar mniej, dużo mniejszy, dużo mniejsze. Nie pamiętam, bo nie jest opisane. Także będę musiał zobaczyć i, i, i napiszę wam e, pod spodem w opisie, jakiego rozmiaru są te. I tutaj mamy kolor taki, widzicie, miętowo-zielony jakby. No te są ostrzejsze się wydają na pierwszy rzut oka, ale to może dlatego, że są trochę mniejsze i cieńszy drut. To też może spowodować to, że są ostrzejsze. No tutaj mi się wydaje, że będą się pod rybą może nie, ale przy zaczepach powinny się łatwo odginać, bo jednak ten drut jest dosyć mi się wydaje ruchomy. Palcami mogę sobie tam lekko ruszać. Także myślę, że przy zaczepach powinien pracować i powinien się odginać, także przynęty powinny uda udać się ratować. Mam nadzieję, że nie będą się odginały pod rybami. Także tak wyglądało wyglądała zawartość kolejnej paczki. No i co? Z powolutku zbliżamy się do końca. Mamy jeszcze parę, parę rzeczy do przedstawienia, także lecimy z kolejną, z kolejną paczką. W kolejnych dwóch paczkach, nie będę go rozbił na osobne, tak jak to było prędzej, ale w kolejnych dwóch paczkach miałem takie oto jaskółeczki od Ravencrafta w prezencie były agrafki także agrafki damy sobie na bok no te, te, te rybki naprawdę, jaskółeczki mega, mega wykonanie, mega sztos no jak jak wiecie, już, już miałem możliwość je macać prędzej, bo niestety stało się co się stało. Ale już no naprawdę mega mega zaskoczony pozytywnie jestem jakością wykonania tych gumek. Mega mięciutkie, e, tłuściutkie, w jakimś. No, ale nie czy takiego mocnego atraktora, chociaż na opakowaniu na widzimy, że jest. Jakaś e, formuła krawetkowa zastosowana. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Ale są tuste, ale naprawdę. Wykonanie mięciutkie bardzo. E, tutaj troszeczkę ten brzuszek e, kojarzy mi się z, z szatizami. Tymi e, hollow. Jak dobrze pamiętam, z tą dziurką, takim pustym środku. No i tutaj jakby tak coś podobnego. Było też takie bardzo miękkie w środku. Ale naprawdę petarda wykonanie. Jestem pod mega wrażeniem. Także na pewno domówię sobie jeszcze parę kolorków. Są w trzech rozmiarach, z tego co pamiętam. A kolorów no trochę było, tylko nie w każdym rozmiarze, wszystkie były dostępne ja mam chyba ten największy rozmiar 9, niecałe 10 cm potem już schodziło w dół, także no, widzicie no, te rybki, te jaskółeczki mega, mega koza dla mnie te drugie są w troszeczkę innym kolorze takim widzicie, biało zielonkawym grzbiecie wyciągnę, pokażę, żeby nie było Także ten sam rozmiar, inny kolor. No dla mnie petarda są one naprawdę e, sztosiknie. Na sandaczyki kanał, myślę, że będzie perfektnie. No, ale oczywiście woda zweryfikuje, zobaczymy. E, zobaczymy, jak to będzie w realu kiedy na tą wodę pójdę i, i je sprawdzę. No i co? Została nam już ostatnia rzecz, także nie przedłużając przechodzimy do ostatniej rzeczy. No, i ostatnią rzeczą, e, jaką otrzymałem w tym w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, jest takie pudełeczko. E, jest to pudełko na fluokarbony albo na przyciągi plecionki. E, no, właśnie nie wiem, czy to będzie się tak sprawdzało, e, czy wszystkie rodzaje plecionek, czy tam fluokarbonów, wejdą do środka. Także co? No nie pozostaje mi chyba nic innego jak tylko sprawdzić, e, jak to wygląda. Czy to zda egzamin? Także zaraz wracam. Lekko miejsce zrobimy. Także kotwiczka się przyczepiła. Damy kotwiczki na bok. No i co? Zaczniemy od plecionki. wsadzimy sobie plecionkę. E, tutaj hula. Także wygląda na to, że w takim rozmiarze opakowania, że tak powiem, plecionki pasują, że tak powiem, idealnie. Jeszcze tylko sobie przełożymy przez ten otwór tutaj. Zobaczymy, czy będzie się wybierała równie dobrze. No i mamy przełożone. Także bez problemu się wywija stąd. Także tutaj plecionka w takiej, na takiej szpuli spisuje się idealnie. Mamy troszeczkę mniejszą szpulę, ale za to troszeczkę szerszą. Także no i tu widzimy już problem na tych bocznych przegródkach się nie mieści. środkowej również się nie mieści, także szersze szpule już odpadają. E, sprawdźmy jeszcze jeden. Mamy też tutaj regenerator jeszcze. Tylko troszeczkę się poplątało. Już chwileczkę. E, no i mamy regenerator. Na podobnej wielkości szpuli również pasuje. Pytanie tylko, czy, czy przejdzie przez tutaj otwór. Przejść przeszedł. Także i również można pobierać. Także myślę, że bardzo fajna rzecz. Tylko, oczywiście, na no że tak powiem nie wszystkie typy szpulek, także no co muszą być większe nie wiem jak będzie się sprawowało z mniejszymi by trzeba było chyba coś tutaj zastosować e, jakiś pręcik albo coś, żeby ona wisiała na nim a nie na samym dole, bo będzie uciekała na boki, także na jakimś pręciku myślę, że to mogłoby jakoś tam zdać egzamin, bez pręcika no mogłoby być ciężko, także co Regenerator w rozmiarze 1,17 mm Bez problemu się tutaj mieści Plecionka no, to, tym bardziej się tutaj bez żadnych problemów mieści Także e, no fajne, myślę fajne Fajny gadżecik Żeby sobie trzymać wszystko e, w jednym miejscu Na pewno dla kogoś to robi sobie sam przypony tak jak ja robię sam przypony bardzo fajny patent, bo można sobie pobierać, odcinać i wszystko jest na miejscu. Nie rozwija się, nie ucieka. Także pod tym względem na pewno fajna rzecz. Pod plecionki. Myślę, że. No nie ma jakiegoś tam większego oporu. Myślę, że jakoś będzie lepiej to spra sprawdzało się, żeby nawijać sobie, ale niestety dużego jakiegoś oporu to nie robi. No i też ciężko było ją jakoś w jakimś stopniu namoczyć. Myślę, no można by było tam nalać trochę wody, ale ale czy zdałoby to egzamin? Ciężko mi stwierdzić. No co, na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Także jeszcze raz przepraszam za e, za sytuację, że wyszło jak wyszło, że nie było tak, jak zawsze, że otwierałem te paczki, tylko no niestety no, stało się, mam nadzieję, że już takich błędów w przyszłości nie będzie. Także na tą chwilę to wszystko. Ja się zami żegnam. Pozdro. Siemanko, witam ponownie tak jak wspominałem. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że film się wam mimo wszystko jednak spodoba, mimo że nie był to taki typowy pani, bo niestety paczki już miałem otwarte. I tylko wam to przedstawiłem, no ale niestety no, siła wyższa. Nie dało się tego przewidzieć, że karta odmówi posłuszeństwa i, i, i cały materiał przepadnie. Także musiałem to na nowo nagrać. E, no mam nadzieję, że, że jednak to przyjmiecie. E, z podobnym odzewem jak poprzednie filmy. E, sporo ciekawych rzeczy na pewno się dzisiaj pojawiło. E, same nowe rzeczy, nic, nic co było już prędzej pokazywane, także to też na, na pewno na jakiś plus. No, na mnie mega wrażenie zrobiły te gumki te jaskółeczki, te rybki. Mega wykonanie, mega jakość, także serdecznie was, serdecznie was, serdecznie Wam polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany. No i fajny patent jest ten pojemnik na, na plecionki czy, czy, czy fluokarbony, także możemy sobie fajnie to trzymać. Szczególnie dla osób, które same, same kręcą sobie. Przypony. Można fajnie sobie to trzymać w jednym miejscu, także co? Z mojej strony to wszystko. E, dzięki, żeście oglądali. Pamiętajcie, łapeczki w górę subskrybujcie kanał. No i co, widzimy się już w kolejnych materiałach. E, no i co, no jeszcze raz przepraszam za to, że wyszło jak wyszło, ale no nie, nie z mojej winy. No. Także co, pozdro.